Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Daily Vlogu. Ja dzisiaj mam dzień wolny od pracy i postanowiłyśmy, że nagramy takiego domowego vloga. Cześć! Pa! Dopiero się przywitaliśmy. Ach, buziaczki, buziaczki, buziaczki. Co to za mina? Niedawno wstałyśmy, ja jeszcze mam wilgotne włosy, bo byłam jeszcze pod prysznicem i jestem tak bardzo głodna, że pierwsze co idę zrobić to jest śniadanie. Także idziemy na śniadanie. Ja już jestem po śniadaniu, ale słuchajcie, mam taką ochotę na coś słodkiego i postanowiłam, że zrobię swój deser. Tutaj mam mieszankę wielkanocną z Mixit, takie jajeczka. I ja Wam już wiele razy pokazywałam produkty z Mixit, oni tam mają takie mieszanki, możecie sobie sami skomponować, mają batoniki daktylowe, mają liofilizowane owoce, naprawdę mają mnóstwo rzeczy, więc możecie sobie wejść na ich stronę, serdecznie zachęcam, będziecie mieli w opisie i zobaczyć. A ja dzisiaj sobie zrobię taką właśnie już wielkanocną przekąskę, wielkanocny deser. Tutaj jest skład mieszanki, jeśli ktoś by był ciekawy. I zobaczcie, jakie one są w ogóle kolorowe. I tak wygląda moje gotowe jedzonko, więc zabieram się za spożywanie tego. Życzcie mi smacznego. Weszłam jeszcze na stronę, żeby pokazać Wam tak szybciutko te wielkanocne produkty wszystkie. Zobaczcie, jak te jajka pięknie wyglądają. Naprawdę tak myślę, że to, co mi zostanie, to postawię w miseczce na wielkanocny stół. Jest coś takiego jeszcze z owocami, te jajeczka. Zwykłe to te, co, które ja Wam pokazywałam. Są mixitki. Jest to muesli właśnie. Dzień dobry, prosiaczku. Dzień dobry. Przywitaj się z naszymi widzami. Halo. O. Kto jest takim pięknym prosiakiem? Kto jest naszą świnką? Halo. Lila. 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 Chcesz się bawić z Lilą, tak? Przynosisz zabawki, żeby się bawić, a może mama się z tobą pobawi klockami, co? Tak. Tak? Dobra, to chodź na podłogę, będziemy się bawić. I co będziemy robić? Co będziemy robić później? Pójdziemy na spacer? Tak. Dobra, trzymaj klocki. Wygodnie sobie usiadłam, ponieważ przypomniała mi się jedna bardzo ważna rzecz. A mianowicie miałam odpowiedzieć Wam na nurtujące Was pytanie, które bardzo często dostaję na Instagramie, w wiadomościach prywatnych, a mianowicie kiedy dokładnie się przeprowadzamy. I powiem Wam tak, do końca kwietnia mają oddać nam klucze, a my z początkiem maja, i uwierzcie, że zrobimy to jak najszybciej, się przeprowadzamy. Więc w maju vlogi będą już z nowego mieszkania. I tak naprawdę, słuchajcie, to już niebawem, więc spodziewajcie się zmian. Only in New York can you find Broadway. Wyszliśmy na dwór i powiem Wam, że jest przepiękna pogoda, jeśli chodzi o słońce, ale jest tak duży wiatr i za ciepło to nie jest, więc przejdziemy się chwileczkę i wracamy do domu. Po spacerku wracamy do domu, Wiktoria już nie daje rady, więc ją niosę. Powoli, Wikunia.
My już po drzemce wyszłyśmy na dwór. Oczywiście Wika już biegnie. Czekamy na Daniela i jedziemy do apteki. Widzicie, my już w samochodzie. Daniel poszedł do szpitala na chwileczkę. Już wszystko tak naprawdę załatwiłyśmy. Jeszcze tylko zatankować auto. Mamy tutaj na przekąskę te jajeczka, które dzisiaj Wam pokazywałam. Oczywiście drugie opakowanie pójdzie na mafinki i na ciasto, żeby je ozdobić na święta. A teraz zajadamy sobie z tego jednego opakowania. Kolory są po prostu przepiękne. I tak odbiegając już od tych jajek, to teraz właśnie jeszcze będziemy tankować i możliwe, że pojedziemy do Daniela mamy. A później wracamy do domu, może obejrzymy jakiś film. No, zobaczymy. Pogoda, tak jak Wam mówiłam, jest przepiękna. Gdyby nie ten wiatr, ale naprawdę świeci piękne słoneczko, więc się delektujemy z Wiktorią. Wróciliśmy do domu, zjadłam już swojego burgero kanapkę i spakowałam już nasze kurtki zimowe w worki próżniowe i zastanawiam się, czy to dobry pomysł. Mam nadzieję, że już nie będzie zimno, więc wędrują głęboko na szafę. Ja przed chwilą dodałam Wam Instastory. Jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie, to serdecznie Was zachęcam. Na Instagramie nazywam się NessieTV. Link będziecie mieli w opisie. Ja chyba się z Wami będę powoli żegnała i dokończę tego vloga jutro, więc do zobaczenia jutro. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu tego vloga. Ja jestem w łazience, będę robiła sobie maseczkę, bo czuję, że moja skóra potrzebuje właśnie tej czarnej, mocnej maseczki. Więc co? Nakładamy. Ja już maseczkę nałożyłam, więc teraz 15 minut relaksu dla mnie. Później trzeba będzie się pomalować, ubrać. I słyszałam, że dzisiaj ma być naprawdę piękna pogoda, więc na pewno pójdziemy na jakiś dłuższy spacer. Wiktoria, chodź, ubieramy się i jedziemy. Pojedziemy? Chodź, daj rączkę. Przebierzemy się troszkę z tej piżamki. Tak, tato nas zabierze. Przyjechaliśmy na chwilę na ogródki działkowe zobaczyć co i jak, ponieważ planujemy grilla i zastanawiamy się, czy robić u kolegi, czy właśnie tutaj. Pewnie zaraz będziemy jechać na zakupy i kupować coś właśnie dla tego grilla. I tak myślę, co sobie zrobić dobrego na grilla. Więc zaraz pojedziemy do sklepu i będę coś szukała dla siebie. Chyba tyle Wam chciałam powiedzieć. Na zakupy Was nie zabiorę, bo nie chce mi się brać torebki z aparatem. Więc odezwę się do Was, jak już będę coś szykowała. I pewnie powoli będziemy kończyć później tego vloga, żeby nie był za długi, bo nie będę miała czasu go zmontować. Teraz 4 dni pod rząd będę pracowała. Także wiecie, mniej czasu. Super!